Rozwód jest zawsze trudny i ciężki. Jest to przeżycie emocjonalne i osobiste, chociaż nie tylko. Po pierwsze radzę, żeby nie dać ponieść się emocjom i przede wszystkim zadbać o swój interes formalno-prawny i ekonomiczny. I zawsze w trakcie procedury rozwodowej pamiętać o swoich małoletnich dzieciach i kierować się ich dobrem. Bez względu na to, czy jesteśmy pozwanym, czy powodem, musimy zadbać o swoje interesy. Z doświadczenia wiemy, że pomimo tego, iż w internecie można odszukać wiele wzorów pozwów rozwodowych, sporządzenie pozwu odpowiadającego państwa sytuacji formalno-prawnej może sprawić wiele problemów. Chcę podzielić się z państwem kilkoma praktycznymi uwagami, które pomogą poprawnie napisać pozew rozwodowy tak, aby zawierał wszystkie wymagane przez prawo elementy i najdokładniej wyrażał wolę zakończenia związku. Poinstruuję również, w jaki sposób przygotować się do postępowania sądowego, jak gromadzić materiał dowodowy oraz na jakie wydatki należy się przygotować. Na końcu będziecie państwo mogli pobrać z naszej strony internetowej klasyczny wzór takiego pozwu. Zanim przystąpimy do sporządzenia pozwu, musimy zastanowić się, czego dokładnie chcemy oraz o co w ogóle możemy wnosić w pozwie. Przed rozpoczęciem pisania pozwu rozwodowego należy zadać sobie pytanie, dlaczego właściwie ja chcę się rozwieść? Jakie są faktyczne przyczyny? Proszę pamiętać o tym, że sąd orzeknie rozwód, gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a nie przejściowe i krótkotrwałe problemy. Najczęstszymi przyczynami są zdrada, ustanie pożycia małżeńskiego, różnica charakterów i w konsekwencji brak więzi pomiędzy małżonkami, brak miłości, co wiąże się z rozkładem więzi duchowej, różnica światopoglądowa, długotrwała rozłąka, odmowa wzajemnej pomocy czy uzależnienia. Pozew o rozwód można wnieść w każdym czasie. Może to uczynić każdy z małżonków, osobiście bądź przez pełnomocnika. Teraz przedstawię, z jakich elementów składa się pozew rozwodowy. W pozwie rozwodowym należy zawrzeć miejsce i datę jego sporządzenia, którą należy umieścić w prawym górnym rogu, wskazanie sądu, który jest właściwy do rozpoznania sprawy,